Ostatnio próg łapek wbiliście bardzo, bardzo szybko i się po prostu tego nie spodziewałem. Dziękuję wam bardzo. Więc przemyślałem to i teraz jak oglądacie ten odcinek, to już mam wrzucony na kanale gotowy odcinek do publikacji. Więc jeżeli wbijecie 1500 łapek tutaj, pod tym filmem, to wtedy wrzucam ten od razu filmik na kanał. Coś mi wpadło do oka. A nie, to wy. Kim ty jesteś? Co jest? Ja pierdolę. Masz może Instagrama? Mam. Chcesz podać? Później. Jestem Sigma, bizowy Sigma. To nie mam do tego miejscowość. O, ja cię kręcę, ale dobrze trafiłem. Jaki macie talent do zaoferowania? Bo chyba się domyślam. Ja. Ale ty musisz mieć silne łapy. Ile macie lat? Malutko właśnie, kolego. Jak malutko? Ile macie lat? 13. Dzień dobry Polsko, witamy was. Nie no, proszę, powiedz, że masz chociaż 15. Jestem 0,10, jestem w 7 klasie. Ja, co to jest za rocznik 0,10? Nie ma nawet czegoś takiego jak 0,10, tylko jak już to dobra, 10. To 10, to 10. Jesteś rocznik 10 i tańczysz na róże? Tak, od 4 lat. Jak od 4 lat? Miałeś 9 lat, jak zaczęłaś tańczyć na róże? Tak. Ja nie wiem, miała 9 lat i tańczyła na róże, to ona była w drugiej klasie podstawówki, już tańczyła na róże. Jakie rodzice na to pozwolili? Jaki rodzic na to wpadł, że nie... Jaki rodzic w ogóle na to pozwolił? Wow! Co jest? Ile was tam jest? Ej, dziewczyny, to ja was poderwę, okej? Okay? Widziałem na TikToku, jak tak rizowali, tak robili jakieś ten... Dobra, dobra, dobra. Tak. Kim ty jesteś? Tadam! Nie no, to był mój brat! Brat bliźniak. A który jest przystojniejszy? Ten drugi! Super zabawka, pożyczysz? To jest znowu magia. Wiedziałam. Banan! No. Ja pierdziłem. Co tam, bananku? Co robisz dzisiaj? Dzisiaj grałem w Fortnite'a. Nie za gorąco ci w tym stroju, banana? Nie, bo ja po tym mam tylko gacie. Ty, a ty, przecież jest 19, to wy się nie spóźnicie na finał Miss Polonii? Ale riz! Ale riz! Albo czekajcie, jeszcze jeden riz, bo widziałem na TikToku, że tak machali w kamerkę na przykład. No i co? Kim ty jesteś? Co tam było? Co to jest? Powiedzcie jedno imię. To ja mogę sobie powiedzieć, Martyna. Martyna, dobra, czekaj. Teraz spójrz do kolby. I co dziewczyny, która mnie bierze na randkę? Aha, dobra. Ty. To jest 19. Ty jesteś chyba trochę spóźniona. No, mieliście powiedzieć, a czemu jestem spóźniona, czy coś takiego, no. A czemu jestem spóźniona? No teraz to już jest spalone, no, nie będę tego gadał. Zepsuliście to, dobra, to zrobię takiego riza jak z TikToka na przykład, tam robi takie o. Kim ty jesteś? Co kurwa? Siema, tu Krzysiek. Co o chuj tu chodzi? Ja jestem Krzysiek, ja mam tu pieprzyka, a Wojtek... Nie ma. Co? Pokaż drugiego swojego brata, czy kto to jest? Ej, Wojtek, chodź na chwilę. No chyba? No co jest? Ale ma inny głos, taki sobie. Co? Gówno. Dobrze. Aha, dobra, super, wy jesteście niemiłe. Ona jest taka wredna suka, widać po niej nawet, po twarzy. Plus jeszcze ten czerwony stanik jakby stała pod latarnią na Piotrkowskiej. Masz obu rodziców? Tak. A to akurat się zdziwiłem. I oni we dwójkę nie dali rady ciebie wychować. Ale piękna para z was. Ok,
Okej, okay, czyli stary, jeżeli ona by się ciebie zapytała, czy zostałbyś jej chłopakiem, to byś powiedział nie? To bym powiedział, że tak, a nie, że nie. Ona cię sfrędzonowała. Nie, bo jestem po prostu po ciężkim rozstaniu. Po prostu muszę odpoczywać teraz trochę od relacji damsko-męskich i w ogóle tak. Widać, właśnie. To było na tyle ciężkie zerwanie, że no po prostu nie da się wejść w nową relację, taką wiesz, bardziej stałą. Tak, a ile byliście razem? Prawie 3 tygodnie. Dobrze, to życzę ci, żebyś się pozbierała. Idę dalej. 3 tygodnie miałam w związku. A czego słuchasz głównie? Rusina, Pałki, Weekend. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest, no ja też lubię Weekend. To nie to, kurwa! Kim ty jesteś? I co, ja jestem dziwny? What? Ej, bolaka, bo ty masz bliźniaka? A myślisz, że kto mi przypierdzielił? To nie tobie coś walnął, tylko tamtemu drugiemu. No. To niech tamtemu drugi się pokaże. No brat jest obok. To niech się pokaże też. Ja jestem ładniejszy, masz chłopaka? On ma dziewczynę. Nie mam, ale pokaż tam. Ale pokaż tamtego. Tego mi. Nie, bo ja jestem ten piękniejszy. Bo ja tobie coś nie... Kurwa, jak ty to robisz? Ja pierdolę, wychodzi teraz. Pokazać ci coś jeszcze? No. Skoczę na łóżko i zamienię się w Spidermana. Nie no, ja sobie robię, takich rzeczy nie mam. Ole, ty masz dyskotekę, stary, jesteś DJ-em? No co? O. Fajnie? Fajnie. Fajnie, fajnie. No, fajnie. Słuchaj, ty wyjdziesz za mnie? Jasne, mogę cię nawet zrisować, stary. Kuźwa mać. Ale fajnie. Ale fajne. Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? No po prostu tak przykładasz rękę do kamerki i tyle, i się zmienia, nie? Nie. No czekaj, no czekaj. Kim ty jesteś? Ja pierdolę! TikTokerką jest, weź tam obserwuj. A na Instagramie mam 17 tysięcy. Ale ty masz prywatnego? No mam, ale cię przyjmę. Nie chce mi się, ja nikogo nie obserwuję. Mam fajne zdjęcia dupy. O, a masz OnlyFansa? Mam. Ale tam masz jakieś nagie fotki? No. Ale tam wyciągnęłam ile teraz? 600 jakoś łącznie teraz? 600 dolców? 600 złotych w parę dni. No dobra, ale w miesiącu. Załóżmy, ile masz w miesiącu z tego. Do 5 koła da się wyciągnąć tak easy w miarę. Ty się w ogóle spóźniłaś, bo o 19 były finały Miss Polonii nastolatek. Czemu ci tam nie ma? 14-latki mogły tam startować? Dzień dobry, Polsko!